Ma DHD i nie zawaham się go użyć, żeby opowiedzieć Ci o lewicowej polityce i skomentować wiele materiałów z lewicowej perspektywy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, oglądaj dalej. Zaczynamy. John Stewart w ramach takiego intro yy, walczył m.in. o. Yy, Renty dla weteranów z Iraku i Afganistanu, których, na, których umieszczano przy, którzy stacjonowali przy czymś, co się nazywa burn pits czyli dosłownie przy takich dołach w ziemi, gdzie spalano. Całą masę jakby wojskowych odpadków, tam się dostawało dosłownie wszystko. I palono to jeszcze paliwem lotniczym, czyli generalnie rzecz biorąc, jakby amerykańskie wojsko zbierało do, do jednego wielkiego dołu w ziemi wszystkie swoje odpady, wśród których było mnóstwo karcynogenów i innego gówna. I jakby e, podpalało to paliwem lotniczym, a potem kazało swoim żołnierzom pilnować tego, e, żeby nikt nie ukradł cennej amerykańskiej technologii, która jest właśnie spalana. Nie? To jest prawdziwa rzecz, która miała miejsce i to nie kiedyś, tylko podczas jakby ich inwazji na Irak i e, Afganistan. Nie? I Stuart walczył o to, żeby rząd wziął odpowiedzialność za to. Eee, bo rząd nie chciał im nawet wypłacić rent za to, że, że e, ludzi, którzy często, wiecie jako bardzo młodzi ludzie, ponieważ wiele osób rekrutuje się do amerykańskiego woja w wieku 18 lat e, że, że, że ludzi skazał na, 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 na paskudne życie, nie? I jakby, żeby nie było, amerykańska armia dla amerykańskiej armii to nie jest pierwszyzna, ponieważ amerykańska armia E, jakby średnio chciała wypłacać renty żołnierzom, którzy um, e, którym kazali biec w kierunku eksplozji atomowej podczas testowania e, broni jądrowej e, podczas II wojny światowej i zaraz po więc nic dziwnego, że, że tam trochę wiecie, ekstremalnie karcynogennych i toksycznych odpadów palonych tuż przy naszych żołnierzach że, nic dziwnego, że, że, że im to nie przeszkadzało, nie? I, i Stewart się bardzo zaangażował w tę sprawę i on o to walczył. I on jakby e, od roli komika przede wszystkim, którym był kiedyś, teraz jest jakby trochę bardziej dwuklasowcem. To znaczy z jednej strony dalej działa troszeczkę, trochę komediowo, ale jest dużo bardziej zaangażowany aktywistycznie i coraz mocniej wychodzą jego preferencje polityczne. To nie znaczy, że jest, wiecie, turbo-ultra-ekstra lewakiem, ale na pewno... Jest bardziej progresywny niż wielu ludzi, których zobaczycie także w polskiej telewizji. I on tutaj rozmawia z Larym Summersem, czy, który jest bywny, byłym e, sekretarzem skarbu USA, czyli jakby kapitaluchem jakich mało. Nie? I z tej rozmowy można dużo ciekawych wniosków wyciągnąć, i jestem ciekaw, jak odbierzecie to w kontekście na przykład e, tego, co na co dzień. E, They happened to us as we had massive stimulus and an economy that could only produce so much. We had huge levels of demand and those huge levels of demand kept pushing up prices and pushing up wages but ultimately it was uh, you put too much water in the bathtub the bathtub overflows you put too much demand into uh, the economy and you get high and rising uh, prices but the san francisco fed says that is demand is maybe 30 to 35% of the inflation wages are really around 20% of the inflation there's a huge corporate profit aspect to it there's a huge supply chain aspect to it but our method for controlling it Jest bardzo mocno na wyżu i wynagrodzeniu. Widzicie? To jest właśnie powód, dla którego chciałem sobie o tym porozmawiać. Uh, A macie, macie korporacyjne, ta czy dwu, korporacyjne, boże, kapitalistyczne instytucje, które badają te zjawiska i mówią chwila, uh, ale popyt i e, tego i pensje to dają razem może 50% jakby motywatora inflacji, nie? Pozostaje 50% jest motywowane przez coś innego i to jest to, co robią kapitaluchy wszędzie, oni, oni wszędzie będą wam wciskać, że to są jedyne rzeczy, które się liczą e, kiedy dochodzi do inflacji, tak? Ludzie za dużo żrą Ponieważ zawsze dużo łatwiej jest powiedzieć, że ludzie za dużo żurą, niż spojrzeć na korporacje i powiedzieć, co one złego robią. A trochę o tym jest ta rozmowa i to jest coś, co jak mantra jest powtarzane przez ekonomistów także w Polsce. Warto zwrócić uwagę na to, że ta propaganda jest ekstremalnie rozpowszechniona i warto się przyjrzeć o to, temu, jak koleś jest złapany na swoich własnych kłamstwach w tej rozmowie. Where there's a drug and it has side effects, and everybody hates the side effects, and no doctor wants their patient to suffer the side effects. But if you don't address the sickness, you're going to have a bigger problem down the road. But the stock market assets have gone up 150 percent. CEO pay has gone up 1,500 percent. Workers' wages haven't gone up at all. I think you're misdiagnosing the sickness. First, John, inequality is a terrible thing. The most serious <laughs> problem in the American economy. <laughs> <laughs> Przepraszam, ale on. Ale zobaczcie, zobaczcie do jakiego poziomu ten końś doszedł, nie? Gdzie? O nie, muszę włączyć receptory empatii. E, nierówności są e, straszne. Wszyscy bardzo cierpimy, że nierówności są takie złe. Czy możemy skończyć już ten wywiad, żebym mógł. He has niepokój uspokoić, kąpiąc się w pieniądzach? Proszę. Nie, to jest, to, to, to jest, to jest ta rozmowa. Yes. been the cleavages between those like you and me who are very fortunate. That's why we need a strategy of strengthening uh, labor power uh, in the economy. The question though is, is it an issue? That somebody whose control is over setting interest rates and printing money. Poczekajcie, głośniej, bo widzę, że nie jest tak, uh... Can do much about. Now, you could say Boom. that they shouldn't have responded to the 2009 recession Boom by again cutting money, yes. by cutting interest rates. You could say that. Yes, but you do, could. do you really think? And certainly, that wasn't what progressives they... were saying at that time. It doesn't at that matter. Time, Progressives were saying we need lower interest rates so people can borrow money to buy houses and put people to work. But they were—they were, we need they were lower stimulating rates it for car at, loans. at the corporate level, where they just put the money in the hands of the bankers and say, "You decide." This pandemic was the first time the government, in my opinion, did the thing that they're supposed to do in a crisis. When you look at the stimulus payments that went out, you know, 70% of it was being used for rent and food. And if you look at the recovery in the pandemic versus the recovery from 2008, when you stimulated the economy at the demand level jobs had plunged in the pandemic and then they shot back up the recovery in 2009 was painstaking but the stock market did great so our fiscal policy and our monetary policy has always been on the side of corporate easing just just so we're clear if you, yes if you talk to african american voters if you talk to hispanic voters talk to voters who don't have college degrees they regard the country's biggest problem as having to do with uh, inflation mm -hmm. so while you may see this As having been tremendously uh, successful, our fellow Americans who don't live as comfortably as you and I do, have a lot of questions, John, about what's happened. And... Zwrócił uwagę, że ten ktoś całkiem dosłownie powiedział, że no cóż, John, musisz zwrócić uwagę, że ludzie, którzy nie posiadają wykształcenia w tym temacie, mówią, że problemem jest inflacja. Zobaczcie, z, 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 zobaczcie, jak bardzo mister kapitaluch próbuje się migać, nie? I jak bardzo próbuje się, próbuje się w tym już zaszczepionym na twardo w, w kapitalistycznych mordach e, i instynktem kierować. Instynktem, który mówi, pamiętaj, żeby powoływać się na mniejszości, powoływanie się na mniejszości znaczy, że jesteś dobrym człowiekiem. Nie? Całkiem dosłownie, oni rozmawiają o problemach z inflacją, oni rozmawiają o problemach ze stopami procentowymi i, i co, co się dzieje? O, ale musisz zrozumieć, że ludzie, którzy nie znają się na ekonomii, oni mówią, że to jest problem ekonomii. I to wcale nie jest tak, że ci ludzie mówią to dlatego, że na przykład słyszą to cały czas w telewizji, nie? To wcale nie jest tak, że ci ludzie mówią takie rzeczy, dlatego że de facto wytłumaczono im, że Gospodarka nie działa właśnie przez, przez, przez inflację. Nie, broń Boże. Oni nagle się znają. It's not hard to understand why they had a lot of that. questions well, then, in no. light of what's happened right. to their purchasing power. But you're suggesting they took a good power. idea and overdid it I by providing I just for too much uh, so inflation. But what you're not addressing is. Not all of inflation was stimulus. The tools that we have, though, are basically saying to somebody, everyone's paying more for gas and groceries, and that's really hard. So here's what we're going to do. We're going to throw 10 million of them out of work so that we all don't have to share that burden. Why aren't we attacking corporate profit in any way? Because that's been estimated to be 30% of inflation, 40% of inflation. I don't think it's a tenable view that all of a sudden corporations became greedy. Ja też uważam, że to nie jest, że to nie jest realisty, że to nie jest uzasadnione spojrzenie, że korporacje nagle stały się chciwe. Nie, nie. Korporacje na żadnym etapie nie przestały być chciwe. Jakby celem istnienia korporacji jest realizowanie a, właśnie zapędów opartych na chciwości właścicieli i interesariuszy kor korporacji. To, to nie jest nagła zmiana. Jeden, co się zmienia w tym systemie w kontekście chciwości korporacji i to w, w, warto podkreślić, bo to jest coś, czego, czego wiele osób nie rozumie: to jest to, że w miarę deregulacji okazuje się, że korporacje mogą być nieskończenie chciwe. Że powstały warunki pozwalające korporacjom na funkcjonowanie w świecie. Gdzie bycie nieskończenie chciwym jest ok. I to jest ta rzecz, która powinna, kurwa, ludziom spędzać po prostu sens z, 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 z powiek, nie? Kapitanów będzie robił z wody, mówiąc, że, 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 że korpy nagle tutaj rzuciły się na piersi. Nie, nie, nie. One zawsze to robiły, tylko kiedy istniały przepisy mówiące im ej nie możecie tego robić w takim a takim zakresie to one zdawały się być jeszcze w miarę umiarkowane one zdawały się być jeszcze w miarę jakby spokojne teraz kiedy okazuje się że e, nie ma kto im dać po łapach to ich chciwość wybija sufit We should be four. They've been much bragging more about it on their much more earnings calls. Than we on their earnings calls, they're saying our profits have never been higher. We're killing it. The markups during the pandemic are sometimes they're saying seventy percent of what they were. If there was a huge increase in the demand for shrewd television commentary. I imagine the demand for what you do would go way up, and I imagine you convert that into higher wages and getting more and getting paid better you're saying it's the market you at work. Yourself, i don't think you'd call yourself a gouger um, when you i would uh, absolutely when, call myself a gouger When you did that um, and by the way the effect of uh, the talk show business is very different than the effect of exxonmobil right i mean let's be <laughs> fair that think, isn't the show going to be on apple tv correct and i think apple tv is worth about five times as much as exxon i think apple's price since the stimulus began apple's value has gone up by about one point two trillion uh, dollars. Right. That's four thousand dollars for every American, just an in increase in the value of uh, you, Apple. You just made my do point you, for me. Do you feel that Apple is somehow gouging or doing something wrong? Yes, of course. <laughs> and Exxon is. what <laughs> I, I. To jest to co chciałem wam przede wszystkim pokazać, nie? To jest to funkcjonowanie w domenie, kurwa. Wszyscy jesteśmy trochę hipokrytami, nie? Tylko to jest w, w, w coś, co, co, co do takiego e, Samersa nie dociera, nie? E, jakby. Czy Stuart lepiej realizowałby swoje cele i swoje polityki, gdyby zamiast zamiast robić ten program dla Apple TV, Stał na rogu jakiejś ulicy i Daruria, no. Nie. Prawda? N nie byłoby tak, że, że nagle wszyscy będzie, Ale zajebiście. Potrzebowaliśmy kogoś, kto będzie w naszym imieniu krzyczał na rogu ulicy, i teraz mamy takiego bohatera. Teraz właśnie spełniła się nasza największa potrzeba. Ponieważ jeżeli. Taki człowiek dotrze do zbyt dużej liczby ludzi, to on zawiedzie naszą sprawę, nie? I nie zrozumcie mnie źle. Ja wiem, że są lewicowcy, którzy pierdolą takie rzeczy, nie? Ja wiem, że są lewicowcy, którzy, z, z których perspektywy, e, e, jakby e, trzeba być biednym, nie? I posypywać sobie regularnie głowę popiołem, ponieważ inaczej. Jesteście zdrajcami sprawy. Ja zdaję sobie sprawę, że są osoby, które mają tak bardzo napierdolone w głowie, nie? W wciąż. Let's talk about Apple. Do you, do you think okay. Apple should just sell phones for less and not have enough phones? What would you have Apple, What would you have Apple do? You're saying to me, John. market forces are market forces and if demand goes up are you suggesting young man that apple should charge less than they could charge let me flip that on you when there's a tightness in the labor market what you're saying is the workers shouldn't do the same that the workers just following the same capitalistic principles that allow apple to charge more for their phones shouldn't charge more because wage inflation is driving every, inflation that's not at all what i'm saying John. that's exactly no, what you're no, saying actually it isn't every worker should get as high a wage as they can. It would be a terrible idea. But the Fed is going to intervene. The, the Fed is going no. to intervene to make that not possible. No. The Fed is intervening to control the overall level of demand growth. And what, because will, that if it to, goes, and what will that do because to if the it labor goes market? Much faster What will that than do to supply? the labor market? What it will, will it do to, to the labor market? It look, will it loosen. likely it to lead to, to labor uh, markets. a somewhat. Uh, looser labor market. Co wy na to? Co, co wy na to, że pracownicy powinni żarować godnie, ale nie możemy pozwolić, żeby nam inflacją rozjebali świat, prawda? Ci źli pracownicy? P pamiętajmy o tym, że nie możemy pozwolić na rozpasanie pracowników. Jakby jeżeli jeżeli im się w dupach poprzewraca, to, to wszyscy na tym ucierpimy. Nie? My, my chcemy dobrze dla pracowników, ale bez przesady. I. mówię, znowu chciałem wam to pokazać. Bo z mojej perspektywy, to jest bardzo ładny opis tego, jak e, kapitaliści po pierwsze krzywo patrzą na pracowników. A po drugie, jak bardzo ograniczona jest ich perspektywa w kontekście rozumienia Waszych praw. Tak? Bo kapitalista raz za razem będzie Wam wmawiał, że nie możecie szaleć. Że rynek eksploduje, jeżeli będziecie szaleć. I. On będzie z jednej strony właśnie odgrywał taką rolę gościa, który uważa, że no wszystkim się należy sprawiedliwa, wynag sprawiedliwe wynagrodzenie, A, ale przy, tych, przy tym wszystkim jest taka duża gwiazdka, nie? Jest, jest, jest wyraźne zaznaczenie, że, 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 że wszystkim nie oznacza całego szeregu ludzi. I mówię, chciałem wam to pokazać, bo, bo jakby, oglądaliśmy szereg materiałów e, z Leszałkę Balcerałkę, który nam pokazywał, że, że e, jest, jest ekstremalnie skurwiałym kapitał, kapitaluchem, nie oszukujmy się. Ale pomyślałem sobie, że fajnie będzie też zobaczyć, jak e, te narracje wyglądają w ojczyźnie e, skurwiałego kapitalizmu, czy, czyli w USA. Bo e, no, to, to jest jedyna prawdziwa wersja teorii skapywania, nie? To znaczy sytuacja, w której wy jasno i wyraźnie widzicie, że e, jedyne co skapuje to gówno jest tą, tą, tą prawdziwą sytuacją. Że jakby oryginalna kraina wyzysku, tylko eksportuje te wartości związane właśnie z wyzyskiem do nas, ponieważ u nich już są tak bardzo mocno znormalizowane. Jak się nazywał gość? Larry Summers. Ja Wam zarzucę tutaj linka do tego materiału. czy do tego skrótowca. Natomiast e, z, znowu jakby, e, Stewart, jakby powiedziałbym, że lewicuje, że on nie jest jakby. Wiecie, lewagiem, nie? On jest. E, podobnie trochę jak John Oliver. On jest takim takim socdemkiem, nie? E, ale e, jest też jedną z bardzo niewielu osób na tej scenie, um, jakby. Powiedzmy, rozrywkowej, a, która aktywnie agituje za pewnymi, za, za pewnymi wartościami i pewnymi rozwiązaniami w domenie mm, polityki i, i a, tego, że, te, 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 tego, jak powinien się a, ro, rozwijać nasz świat. Nie? I a, to jest dla mnie wartościowe, bardzo. A. Mam nadzieję, że Wam to też jakąś wartość jakby przyniesie, doda, bo, bo e, warto jest mieć. Znaczy uważam, że ważne jest, żeby mieć tę świadomość, że, że te nierówności, które nas dotykają, że one nie są jakby unikalnym problemem, że one są powszechnym problemem, tak? Dwie nieskończoności u Karolina Krowa. Pojedyncze nieskończoności Flavius, Elej, Wuzetka i Janek. Dawczynie pizzy Adam Pawłowski, Ranafek, Krzysztof Karoliński, Ewa Sadowska, z oraz szef. Od dawcy kawy z ciastkiem Michał Piotrowski, Hypatia, Grób Mewisto, Samrian, Bartomiej, Behanot, Horsigon Wild Mariusz K. Łukasz Pucharski, Dawid Korzeniowski, Smoki oraz Chrysku. E, d, d, osoby dające kawę: Kropster, Adam, Borsuk, Cukrowy, Dżerzy Ciorosz, Robin, Barnaba, Bajerski, Dwa Henryk, e, Michał Żadziewski, Miku 39x, Maciej, ICA Aka, Julia S. oraz XLS. I wreszcie. Osoby dające herbatę. Kadiusz Gumiński, Marcin Chmiel, Poczek Debos, Daniel Damon, Paweł Pawlik, Anty Inżynier Pilny, Empatii Mastery 3000, Hubert Mazur, Dikotaczka, Maciej Dzieliński, Izabela N., Sylwester Uba, Adrian Gami, Wlubel, Misiek, CubeCube, Klusek, Daru oraz Lakardar. Jesteś ważny. Ale proszę, polajkuj to wideo.